Wieczorem, otoczeni przez mgłę, stajecie w ogrodzie należącym do waszego przyjaciela. Stanisław już przygotował balon, który pomału napełnia się ciepłym powietrzem. Unosząc się delikatnie do góry, natomiast liny wciąż są zaczepione i wszystko praktycznie gotowe jest do startu. Minęło zaledwie półtorej godziny, więc jeżeli wyruszycie teraz, jest duża szansa, że zdążycie w południe do hotelu europejskiego. Jest to centrum Warszawy. Nie wiem jeszcze, gdzie zaplanowaliście wylądować, ale to się dowiemy za chwilę. W okolicach łazienek, tam dużo przestrzeni. Jasne. Ale zanim wylądujecie, czeka was lot. Oczywiście. Tak. Konstanty, z racji, że nie wszystko piłek, będę tak mógł robić sam, widzisz te worki z piaskiem dookoła. Kiedy będę mówił, że jakiś trzeba zluzować, znaczy się odciąć, żebyśmy w odpowiednim kierunku podążali. Wiatr nam sprzyja, ale jednak trzeba to korygować. Uczynisz, Leptosze. Oczywiście. Jeśli ja nie będę przeszkadzać do zerwania jakiejś liny, wspiąć się będziesz musiał i naprawić ją. Oczywiście, gdyż mi moja noga nie pozwoli, uśmiecham się lekko, tak, patrząc na pewność człowieka, który z pewnością robił to już nie raz, patrząc zdecydowanie tak, widziałem to i czytałem w powieściach. No znakomicie, to w momencie, kiedy kiedyś powiesz, że trzeba będzie to zrobić, po prostu zawołam głośno, o mój Boże, wszyscy zginiemy i tak właśnie się to skończy. Doskonała drużyna specjalistów. Jeżeli spojrzysz na mnie, to widzisz, że trzymam jeden z twoich takich mniejszych noży. Właśnie wyjęłam go z kieszeni. Masz oficerski kordelas, który ci wręczyłem. Tak. Więc mniejszych nie było. Tak, domyślam się. Natomiast jakby chcę ci pokazać, że też możesz na mnie liczyć. Sofii siedzi się zdecydowanie w kocu, bardziej, jak w pledzie, owinięta, niedaleko kostka. Jesteś, wiesz, zwinniejsza. Trzyma się generalnie blisko ludzi. Konstanty, na najlepiej sobie nie wychylając się za burtę, widzisz, za kosz. Tego jej było trzeba, żeby trochę odzyskać rezonu, który gdzieś tam zawsze... Rezon. Rezon tutaj jest dobrym też słowem, ponieważ zbieracie się już wchodząc do środka, do kosza. Ty odpowiednio gotowy, jesteś w stanie w tym momencie odpiąć liny? Zatoguje oczywiście ciepłe powietrze na pełni. Słuchajcie, ten syk taki wyraźny, ognia nad wami, jest ciepło, a balon unosi się wraz z koszem pomału do góry. Ty usiądź, kiedy i się nie wychylaj. Dajesz sygnał zapewne, żeby zatulona w pled. Tak, nie jest piasek w stanie odpiąć i doskoczyć do balonu, gdyż jakby... Jest to trochę trudne w moich warunkach, więc zapewne robi to Konstanty, przynajmniej z ostatnimi linami. Właściwie tak. Tak, to odpinasz i oni już się unoszą na tyle wysoko, że właściwie to jest moment, kiedy ty wyciągasz rękę i wciągnięty zostajesz przez resztę tutaj właśnie przez Stanisława do środka. Można w ten sposób, Konstanty, niektórzy z lin korzystają i wspinają się po nich już po oderwaniu się od ziemi. Wtedy nie byłoby wystarczająco atrakcyjnie i nie byłoby oczywiście czego opisywać dla potomnych. Balon chciałbym zauważyć. Się. Balon unosi się dość powoli, ale faktem jednak jest to, że mgła, która była rozlana po okolicy, była dość gęsta, przytłaczająca i nietypowa jak ten okres. Listopad. Święto zmarłych. Tak, to dobra okazja, żeby akurat pogoda łatała takiego figla. Natomiast wy, kiedy jesteście już dostatecznie wysoko, odnosicie wrażenie, jakby wiatr delikatniej wzmógł się, sunąc waszym balonem w kierunku, który ty dokładnie wskazałeś. Co ciekawe, z góry, gdzieś przez chmury, mimo mgły u dołu, jesteście w stanie dostrzec pojedyncze światełka rozpalonych latarni Krakowa. One gdzieś oddalają się od was, a wy z pomiędzy chmur dostrzegacie niczym oczy tysięcy istnień gwiazdy, które oświetlają wraz z księżycem wasze twarze. Cała ta atmosfera, mimo że niektórzy obawiali się lotu,
to fakt faktem. Gdzieś na tą jedną chwilę daje taki spokój wewnętrzny, w szczególności dla ciebie. Staję przy jednej z burt kosza balonu. Wyciągam schowane cygaro, odpalam je. Myślę sobie, że nie powiem im tego, ale czuję, że żyję. Czuję, że to jest ten moment, kiedy od czasów walki znów mogę coś zrobić, mieć na coś wpływ, coś zmienić. Coś, czego nie mogłem robić przez kilka ostatnich lat, szukając duchów. Nie tego ja spoglądam szukam. Na niego, widząc, że jest taki zadowolony, mówię: Stanisławie, tylko ty mógłbyś mieć tak durne w którym jest nad nami jedna wielka kula ciepłego powietrza, a my tutaj zamarzamy. Po prostu... Wszystko działa. Działa, ale jest zimno jak szlak. Trzeba było się gdybyś miał ubrać więcej lepiej. Zaufania w naukę, a ty, nie... Amelio, zawsze wiesz. Ja nie wiem, czy to efektowy kac, czy to mróz. No właśnie, prawda? Prawda? Chodź tutaj. Oczywiście pełzam jak taki ślimaczek w tę stronę, otulona pledem i siadam przy twoich ja nogach. Spoglądam na Kraków, Polskę, światła. Ja staję obok smog. W tej... Staję to... obok, podziwiając też ten widok, bo tak naprawdę podejrzewam, że może raz, może dwa, nigdy. Kiedyś, nigdy? Chyba nigdy. Nigdy? Nie odważyłam się. Nie odważyłem się proponować. Tak. Twój mąż nie chciał. Być może tak. Lecieć. Jakby to... patrzę w swoim kierunku w pewnym momencie, tak wychylając wzrok spod tego pledu. Twój mąż żyje, czuję to. Znajdziemy go. Ja w to wierzę. I jakby to samo spojrzenie kieruję w swoim w twoją stronę, tak? Że Anna, pomimo różnych uczuć, które mną szargają, znajdziemy ich. Ja to czuję. Cóż mogę ci powiedzieć? Miałaś dostarczyć pozytywnych wiadomości. Skupmy się na pracy. Spoglądam na niego przez moment, mimo wszystkich różnic, które nas dzielą. Będąc blisko chyba... niego i słysząc te słowa, aha, trzeba przyznać, że Konstancja w całej tej sytuacji tak zapanowała dość wyjątkowa atmosfera. Nie dość przez reakcję Kostka, ale również przez fakt tego, że zanim padły słowa od Sofii, ty już stałaś obok Stanisława i na tą jedną chwilę, oprócz szumu i świstu wiatru i spokoju was otaczającego, usłyszałaś coś więcej. Miałaś wrażenie, jakbyś czuła ciepło uderzeń serca was wszystkich. Może to było tylko i wyłącznie złudzenie. Nie wiem. Ale istotne w tym wszystkim jest to, że los chciał, że właśnie wasza czwórka znalazła się w tym balonie. I tak suniecie w powietrzu, oświetleni przez gwiazdy. Jednak, czy gwiazdy są w porządku, to dopiero się przekonamy. Ponieważ poprosiłbym was o rzut wpierw na spostrzegawczość. Mój ulubiony rzut, wybaczcie. Ja mogę forsować? Oczywiście, możecie. Co się może zdarzyć, prawda? Tak, ale... 5. To jest 1/10 mojego... Ekstremalny sukces. Jowisz przesunął się. Panie, ja widzę wszystko. 3 mm. Ty widzisz przyszłość. Ja widzę przyszłość, ja widzę, gdzie... Gwiazdy są w porządku? Ja mam 13. To masz też ekstremalny też sukces. Też mam ekstremalny. Ja widzę mniej, ale widzę nadal. Ja widzę normalny dobrze sukces, ale... Jeżeli wszystkim wam się udało, dobrze. To jest i tak tego koca widzisz. W ciszy. Dlatego ale. To jest ale. Kot jest ale. A tak pomiędzy. Te dziury w kocu. I tak też sunąc przez mniej więcej godzinę spoglądaliście co jakiś czas na siebie. Wymienialiście również zdania. Ale ucichło. Potrzebowaliście oddechu. A pomiędzy tym wszystkim, każdy z was, ale wpierw ty i ty, usłyszeliście taki szelest, nie świst wiatru, nie szum, lecz szelest przebity dźwiękiem, który przypomina mniej więcej pisk nietoperza, ale na bardzo wysokim tonie.
To jest bardzo nieprzyjemne i wasze bębenki jakby od ciśnienia wariowały. Natychmiast patrzę, czy z balonem w porządku. Staram się bardzo nie powodować u nich reakcji paniki i... Staszek, wszystko jest dobrze z... Nasłuchuję, czy to jest pękło? Dźwięk, który... Ja. Wy dopiero usłyszycie po chwili jak oni, bo mieli naprawdę bardzo wysoki wynik. Ale dlatego ja mówię, Staszek, na pewno wszystko jest dobrze, bo... Coś się stało. No, posłuchaj się. Słuchaj się uważnie. Co się dzieje? Kiedy chociaż słuchaj, też słyszycie dokładnie to samo. Co się dzieje? Czy to jest to, co myślę? Niewiele jest dźwięków, które można wydawać w powietrzu, lecąc balonem bezchmurny. Albo ci się w kosz zaplątał nietoperz, mógłbyś pomyśleć o czymś, co przemieszcza się bardzo szybko, albo czymś, co w ogóle ci nie przychodzi do głowy. A faktem jest to, że w tej chwili zauważyliście kształt bardzo duży, który maluje się cieniem na chwilę nad waszym balonem i gdzieś świsnął między wami skrzydła dużych rozmiarów. To coś świsnęło i chwilę później zanurkowało pod kosz. Kostek? Zrywam się, staję i dobywam broń. Sięgam po tą zacną strzelbę, Kostek? Którą zabraliśmy i zaczynam się rozglądać. Wpatruję się uważnie w ciemność. Nie patrzę pod kosz, bo to mnie już nie interesuje. Patrzę od drugiej strony niż wleciał, czekając aż wyleci. Wy mieliście bardzo duży sukces, więc ty będziesz reagował później, natomiast wy pierwsi, widzicie jak spod kosza wyłania się to coś, jest cieniem. Ciężko dostrzec, cokolwiek to jest, ale jest wielkości przynajmniej człowieka. Jak reagujesz? Co widzimy? To znaczy, co widzę w tym momencie? Czy chcesz się skupić na przyglądaniu, czy oddajesz strzał? Nie, jeszcze nie oddaję strzał. Dobrze, to rzuć na poczytalność. Au. Forsujesz? Forsuj. Chyba może się nie powiem, będzie. No, może nie być gorzej. Nie, będzie, ale nie. Może, ale... Dawaj, no. Może być bardzo gorzej, forsuj. Forsuj. No widzisz? I proszę, udało się. No widzi. O, tak, ale. No właśnie, no. Odpisz sobie jeden punkt. No, a ja strzelam. To kiedy ty... Kobiety. Spoglądasz na tle księżyca, maluje się niczym rysunek, to coś, a chwilę później słychać huk dobywający się z broni. I w świetle ognia i prochu, kiedy światło buchnęło, widzisz coś. Ma błoniaste skrzydła, jest pozbawione głowy i wije się niczym wąż. Wydaje chwilę później pisk, który wywołuje u ciebie natychmiastowy odruch zakrycia uszu. Ale ten kształt był nieludzki. Ten kształt nie był czymkolwiek, z czym kojarzysz jakiekolwiek byty, o których słyszałeś. Wy na jedną chwilę byliście w stanie dostrzec jakiś kształt, który, jeżeli był nietoperzem, to nieludzko wielkim. Wy tego dokładnie nie widzieliście, ale... Było to coś, czymś nie z tego świata. Po potężnym huknięciu, które spowodowało, że wasze uszy eksplodowały, istota wydarła się dźwiękiem, który prawdopodobnie byłby w stanie roztrzaskać szyby. A po chwili ty widzisz tylko, jak w spowolnieniu to ciało opada i zaczyna spadać w dół. Kostek! Czekaj, bo ja właśnie patrzę się... Ty podążam strzelbą za tym, tak? Dokładnie, i widzisz, jak to spada coraz niżej. Fragmenty tego czegoś odpadają. A na balustradzie kosza, po oddaniu strzału, fragment tego czegoś opadł obok ciebie. I osuwa się z takim laśnięciem w dół, ale tego nie słyszysz. Oczywiście, bo... Na zewnątrz czy do wewnątrz? Do wewnątrz. Do wewnątrz. A to coś spada i niknie po chwili między chmurami, ale nie poderwało się do lotu. Błyskawicznie odrzucam strzelbę i wyciągam rewolwer, mierząc w to coś, co zostało w środku. Jakby. Kiedy mierzysz dokładnie ten fragment, wy wszyscy widzicie dokładnie w świetle ognia paleniska nad wami fragment ludzkiej skóry. Tak by przynajmniej wam się wydawało, która się osuwa w dół we krwi. Rzućcie na poczytalność. Ponownie. Wyszło? Też. Ja na to nie patrzę. A, okej. Okay. Ja patrzę. Czy ja miałam cel? Ekstremalny sukces? To nachylasz się i patrzysz tam. Czyli rzucam. Miałem gorsze rzeczy, ale nie takie. No dobra, a ja mam takich dodatkowo paskudnie. Forsu.
Forsuj? Forsuj. Forsuj. Zwłaszcza to, forsuj. Byle nie i. Forsuj? Nie i? Okej. Okay. Teraz zaboli. 7 punktów odpisz. Mhm. Mi wyszło, czy mam coś odpisać? Wyszło? Wyszło. Jeżeli wam wyszło, nie, nie. Mi tutaj, po prostu okay? Nie wyszło i nie forsuję. A nie, to poczytalność wyszło. O, a? 4. Dobrze. Pomału wasze uszy uspokajają się. A widok tego czegoś wciąż znajduje się wewnątrz. Nie no, idę. Ty właśnie odchylasz się ze swoją strzebą i spojrzałaś w tamto miejsce. No nie, kostek jakby rzuć jeszcze idę raz. Do tego. Nie, rzuciłaś, wystarczy. Okay. Idę do tego i zamierzam wywalić to za burtę, nie przyglądając się zbytnio temu, bo mnie nachyla to nie interesuje. Się rzucasz, to był? Co w sensie, to było? Nie. Rękami to nie był biorę ptak, po prostu kordelas. Oczywiście. Tak, wywalam to. Muszę wiedzieć, jak reaguję. Ty? Tak. Rozumiem, że nie jest to w tym momencie moja decyzja kostek, specjalnie. Słyszysz, wiesz, powiem ci tak. Sofii, który się rozprzestrzenia. Żadne książki przygodowe nie opisywały takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które słyszałeś wewnątrz waszego stowarzyszenia Sphinx, wspominane było o tysiącach przeróżnych dziwów. Rzuć na okultyzm, bo będzie się to wiązało z tym, jak szeroką masz wiedzę i dogłębną w tym zakresie. Nie chciałbym mieć takiej, no więc chyba nie chcę mieć. Nie, niestety. Nie chcę mieć. Dobrze, to w tym momencie twoje myśli szaleją nad tym, że zapewne dojrzałeś istotę z samych piekieł. Jeżeli był to smok, to mógłby tak wyglądać. Nie, smok by tak nie wyglądał, ponieważ to coś wiło się w nienaturalny sposób. Dodatkowo przysiągłbyś, że we wnętrzu tego czegoś dostrzegłeś i w tym momencie masz takie odrzucenie swego umysłu do tego, co to mogło być. Zapomniałeś już to, ale jesteś pewien, że było to coś nienaturalnie paskudnego. Właściwie wyobraź sobie w tej chwili człowieka, który spotkał się z rzeczą, którą absolutnie nie jest w stanie swoim umysłem objąć, a dodatkowo spotyka się z czymś z sennego koszmaru, bo jak mawiał Lovecraft, nie ma niczego potężniejszego niż ludzki strach. Drżącą ręką próbuję przyłożyć się jakby do twarzy, zapominając zupełnie, że trzymam w niej rewolwer, więc... Kostek! Widzicie właśnie jak... Kostek! Wyciągam rękę w jego kierunku. Odciąga ci pomału, ale... To było... Odwracam się i proszę... Kostek, co to było? To było na nią. Czy my lecimy w dobrym kierunku, Stanisław? Czy my lecimy w dobrym kierunku? Tak, czy wszystko jest w porządku? Jeżeli kierunkiem, do którego zmierzamy jest piekło, to tak. Co? Kostek, uspokój się. Kostek, uderzam cię tak delikatnie po twarzy. Tak to było, mocniej. Jest martwe. Mocniej. Głaszczę go po brodzie. Jakby ci krzyczy. Wiesz, czego uczysz się na froncie? Nie patrzeć na swoich wrogów. Staram się ominąć ten twój komentarz i próbuję jakby zwrócić uwagę twoją, Konstantego, na sobie. Kostek, spójrz na mnie. W porządku wszystko jest. Jesteśmy żywi. Dolecimy, na tak? Stanisław mówi, że dolecimy. Jest w porządku. To był tylko ptak, prawda? Podaję ci piersiówkę. Spraw, żeby po prostu nie wyskoczył z tego kosza. Co? Podchodzę do niej. Biorę łyka z tej piersiówki. Ty znasz jakby ten widok, który właśnie w twoich oczach się pojawił, tak? Bo biorę tę piersiówkę. Jasne. Znamy się wiele lat, a prawda jest taka, że ty wiesz, że Amelia zawsze miała gdzieś smykałkę do polowań, na które zabierał ją ojciec. Natomiast doskonale wiesz, że przez swojego małżonka to... ta jej jedna z przyjemności została zupełnie porzucona. Widzisz, że tak naprawdę stoi pewnie. Jakby stoję obok, opieram się o burtę. Nie widać, żeby zrobiło to na niej jakieś większe wrażenie, chociaż wiesz, że to o niczym nie świadczy akurat w przypadku Amelii. Natomiast faktycznie wydaje się spokojna. I po prostu spogląda w tej chwili tak naprawdę przed siebie, wiedząc już, że truchło opadło.
I nie spodziewa się jego powrotu. Staje obok. To mi się tylko tak wydaje. Staje obok, nie patrząc na ciebie. Patruję się gdzieś w dal, gdybym... Amelio, gdybym... chciał mieć obok siebie... kogoś na froncie, byłby to taki człowiek jak ty. Spoglądam cały czas. Gdzieś, Kostek! Nie oglądając się. Nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. W sensie... Daleko nie jeszcze? Nie potrafię zrozumieć tego... Widzisz, jeszcze... tak naprawdę przerzuciła strzelbę z powrotem na pasku. Jeszcze kilka godzin wcześniej widzieliśmy tę francuską idiotkę, jak próbowała robić idiotę jeszcze większego niż jest jej męża. A teraz... To nie jest trudne. Ja wiem, że to nie jest trudne, ale to, co się dzieje w tej chwili, to co... Ale ta cała inscenizacja, że nie jest wynik... Widzisz, jak poprawia płaszcz, który ma na sobie. Przedstawienia Madame Papillon. Ona jest... Ale... Płaszczy, ona jest... Wariatką, ale nie aż taką! Nosiłeś, kiedy jeszcze się spotykaliśmy. Kostek, to nie ale jest... Ale wy widzieliście to, co było przed chwilą. Gdzieś tam to jest... Widzieliście, co to było. Widzieliście, jak to się wiło obrzydliwie. Rozumiesz, widzieliście, że jak to miało... być to coś, co pamięta i co dało jej poczucie pewnego bezpieczeństwa. Kostek, to miało coś ludzkiego w sobie. Ja jestem przerażona myślą, że pan Suworow może być w Warszawie, kiedy widzieliśmy go w Krakowie parę godzin temu. Kiedy leżał i nie miał nic w środku dosłownie, prawda? Nie wiem, co to było teraz. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo nawet no nie już. Wyjrzałam zza kosza. Już. Czy my jesteśmy już. Daleko od tej cholernej Warszawy? Nie chcę lecieć do tej stolicy. Dobrze mi w Krakowie. Doprawdy? Tak. Nie wiem, co tam się Uspokójcie dzieje. Uspokójcie się oboje. Uspokójmy się, tak. I naprawdę martwię się o twoją żonę. Gdy cała Europa jest wyłożona trupami ze wszystkich stron, to możemy dać komuś buławę, która sprawia, że wstają z martwych. Dać komuś buławę, która sprawia, że wstają z martwych. Ja myślałam, że to twoja historia gdzie we Francji. Usłysz to jeszcze raz. Przed chwilą, jak widziałeś to, co właśnie przed momentem zaatakowało twój cholerny balon i poleciało w dół. Zaatakowało Czy my lecimy balon. Już w dobrym kierunku? Zdechło to zdechło. Jeszcze nie zdechło. A skąd wiesz? Ona to zastrzeliła. Kostek, jeżeli ta tak, legenda, o której mówisz, jest prawdą, mówiłeś ją w Moulin Rouge. Pamiętasz, jak piliśmy szampana? Razem z tą aktorką, która była wtedy na scenie. Pamiętasz? Ja myślałam, że mówisz to tylko i wyłącznie po to, żeby jej zaimponować. Bo mam tak wściekła było. Na ciebie. Bo tak było. Wtedy tak było, ale teraz... Koniec. Świetnie. Koniec. To jest co szalek. Się zmieniło? No brakuje się, tylko się... tego, żeby zaczęli tak, do nas zmieniło. Strzelać z obrony naziemnej, bo wy się tu kłócicie. Zmieniło się to, że widziałeś skórę opuszczoną przez człowieka, że widziałeś wielkie, wijące się, potworne coś z... Nackami? Czymś ludzkim, co się zmienia w ludzką skórę! Ale jak na ja litość. Widziałam, to nagle było, że mi się wydaje, więc może też przyjmij to, że po prostu mogło ci się wydawać. Ja myślałam, że ty to opowiadasz tę legendę, bo chciałeś zabłysnąć wtedy. Też ci w nią wierzyłam! I ale nadal... ty naprawdę... Ty we wszystko wierzysz. Przestań! Kiwam głową, ma zwłaszcza rację. Co powie Konstanty. On ma związek możecie, z tą możecie... Jest to przykład rozsądku, ponieważ ja kiedy ja mówię... To jest rozsądek. To tak jest. To jest skoro rozsądek. Ten Turek miał... Masz ten rysunek, prawda? Mamy to na piśmie. To ale... jest na piśmie. Wróć. To jest prawda, Zofia, co on mówi. Czy ten Turek wypadował? Czy został nie. spalony? Czy nie. się rozsunął? Został nie. zabity. Ktoś podszedł i poderżnął mu gardło. Tak, czy ktoś, kto stracił może... skórę. Czy ktoś, kto jest w stanie wysyłać, jak to określiłeś, co towarzyszyło nam przed chwilą? Ja nie wiem, co nam towarzyszyło. A, świetnie, nie wiesz. Nie, a ty wiesz, co to było? To nie. ty jesteś ten, który się podnosi co chwila na górę, co lata sobie gdzieś tutaj. Często widujesz takie stwory? Mogłoby często widzisz coś takiego? Nie takie wielkie, błoniaste skrzydła często widujesz? Ty widziałeś błoniaste pewnie, skrzydła. Pewnie każdy... Kostek, życie żołnierza polega na tym, żeby nie przyglądać się temu, do czego się strzela. Co? Jedna z tych rzeczy, których Staszek mnie nauczył. Nigdy nie strzelałam do nikogo, chyba że z farby i z pędzlem. Szczęśliwy twój żywot w takim razie. On widać też nie. Czy myślicie, że gdybyśmy będąc w osławionej Afryce zobaczyli pierwszy raz lwa, inaczej byście zareagowali? Lew nie lata.
A skąd nie wiesz? Zabija. A widziałaś jednego na żywo? Ach, jak lew wiele jest rzeczy, skóry, o których to nie wiemy. Wąż! Lew nie jest wężem! To oni też nie było wężem. Nie wiemy, wiesz? Czym było, bo jest ciemno. Nawet i słabo było. Widać. Widzieliśmy dzisiaj zbyt dużo rzeczy, a... Daleko do Warszawy? Ale nawet jeśli było. Daleko? To dobre pytanie akurat. W tej chwili myślisz, że jeszcze będziecie potrzebowali około przynajmniej 5 godzin lotu. Gdzieś w oddali dostrzegacie na horyzoncie pomału malujące się światło schodzącego... Prawie w połowie bloku. Schodzącej gwiazdy. Tej gwiazdy, która jest najważniejsza dla ludzi, dającej życie. Te natomiast, które zostawiacie za sobą, tej nocy jednak nie były w porządku. Miło z ich strony. Niestety, taki jest los. A faktem jest to, że podróż, która z początku koiła i dawała nadzieję na tą jedną chwilę i przez to coś, co wyłoniło się z ciemności, absolutnie zmieniło postrzeganie rzeczywistości każdego z was. Nawet porucznik, który absolutnie stara się zachować zimną krew i racjonalne podejście, możliwe, że mogło coś delikatnie, niczym trybiki, zaskoczyć, ale nie w odpowiednim kierunku, a przeciwnie. Najwyższy stopniem oficer nie może powiedzieć, że przegrywamy, nawet gdy klęska jest tuż. Więc odpowiedzi nie poznamy, ale możemy się tylko domyślać. I tak lecąc, tym razem znów w ciszy, ale nie takiej, która jest spokojna. Każdy z was też już nie słyszał bicia serca za pogonią, za nadzieją, za miłością, za bliskością. Ja się wtulam w kostkę. Ja ją obejmuję mocno. Mhm. A ja im zazdroszczę. Po przeciwległej stronie. Ja spoglądałam w kierunku słońca. Trzeba było uwierzyć w stwora. To jest ten moment, kiedy pomału balon opuszcza się w kierunku łazienki. Zgodnie z planem. Z planem. Mhm. Dostrzegacie usłyszeć. Budzące się o poranku miasto. Budujące, nie? Budujące. Rozrastające się z każdym dniem. A balon, ku waszemu szczęściu... No dawaj. Złość, więc. Forsuj. Szczęściu. Nie muszę. No o, dobrze. Nikt o tym poranku nie zwraca uwagi na lądujący praktycznie w samym centrum Warszawy balonie należącym do podporucznika Rodziewicza. I wy absolutnie. Czy ja już mogę wyjść? Wyłażę z, tak, z kosza. Rożerem. Czy ja tu mam coś przywiązać albo coś? A czy chcesz, żeby odleciał, czy coś? No to może wydawałbyś jakieś polecenia albo cokolwiek, ja po prostu panie rozsądny. Ja i zeskakuję i szukam drzewka jakiegoś. Ja szukam ręki, która mnie Konstanty, wyciągnie z zakosza. Patrzę na nią, kiedy robi te rzeczy, właśnie zostałeś trzecim oficerem. Wychodzę z balonu. Sięgam po kawałek liny. I po moją rękę. I wtedy zauważam jej rękę. Rzucam ten kawałek liny i pomagam jej wyjść, niech se radzą. Więc ja faktycznie ogarniamy tak, no przywiązujemy jakby... Nie no, łazienki, no. Tak, no tak. Ale... Właściwie przymocowanie tego nie stanowi większego problemu dla was. No, wielkie śledzie, liny. Tak, lądujecie w miejscu, które jest idealne do tego. Wybrane w sposób perfekcyjny przez naszego podporucznika. Natomiast, kiedy wychodzicie z pomiędzy gęstwiny i zieleni, wkraczacie na ulicę Warszawy. I tak też, jak o poranku bywa, widać już pomału przemieszczające się dorożki, ludność, która szykuje się do pracy, a wy pomiędzy tym wszystkim wyróżnia was jedna istotna cecha od tych osób. Wy już nie jesteście tymi normalnymi, przeciętnymi obywatelami. Jesteście osobami, które tej nocy zostały odmienione. I staliście się tak naprawdę poszukiwaczami prawdy, a zarazem tymi, od których zależy faktycznie coraz bardziej prawdopodobne, że los nie tylko samej Polski. I tak też
złapaliście dorożkę przy łazienkach, by dojechać w okolice krakowskiego przedmieścia. Tam, przesiadając się czym prędzej w jeżdżące tramwaje, dotarliście w okolice hotelu europejskiego. Kiedy wysiadacie wraz z grupą ludzi, dociera po chwili do was, że zegar wyraźnie wybija godzinę 9:00. A mieliście przybyć w samo południe. Prawdopodobnie, doznając szoku tej nocy, nie zauważyliście, jak wiatr przygnał was do tego miejsca znacznie, znacznie wcześniej. Kiedy przyglądacie się okolicy, hotel europejski rzuca się dość szybko w oczy. Jest to typowy, klasycystyczny budynek, formujący się w literę L. Jego wysokie okna zapewne świadczą o klasie tego miejsca. Fasada budynku jest również zdobiona i naprawdę śliczna. A wraz ze wschodzącym słońcem całość ta kontrastuje w stosunku do tego, co spotkaliście ostatniej nocy. Mowa o wydarzeniach. Będąc w stanie, w którym jestem i jeszcze w tym płaszczu kolegi Stanisława, sam bym siebie do tego hotelu nie wpuścił. Powinniśmy zjeść śniadanie. Kurier warszawski! Kurier warszawski! A, to orduchowo. Co do cholery? Chłopiec gazety. Roznosił gazetę. Złapałeś... 20 wiek! Monetę. Zofio. Ja poprawiam płaszcz. Podaję, bo w czytaniu nigdy biegły nie byłem i nigdy mnie to nie bawiło aż tak. Polski język to jest coś, co po prostu podchodzę rozumiem, do... ale wolę francuski, bo mogę wtedy zabłysnąć. Ja również rozumiem, ale mnie nudzi. Kąpie? To po francusku. Poczekaj, bo mi zabrakło słów. Kto stoi przy do portiera? My jesteśmy gazetę. Nie, ja rozumiem. Wy jesteście, tak. Byliście po drugiej stronie ulicy, ale jeżeli... Ja rozumiem, nie, ja po prostu przechodzę przez ulicę na zasadzie takiej, że wiesz, ja tu należę, tak? Mhm. Weszła jak do siebie. Nie, czekasz jej otworzą drzwi jak do siebie. Mijasz pas zieleni. Odwdzierny. Poczekaj. Portier. Portier. Tak. Portier. Portier. Tak. To już funkcjonuje? Poznasz klasę. Tak. Portier. Portier spogląda w twoim kierunku i od razu otwiera drzwi. A wy stoicie... Ja podchodzę do pierwszej możliwej witryny, zdejmuję płaszcz, przewieszam go przez ramię, przeglądam się, staram się w jakikolwiek sposób doprowadzić do jakiegoś stanu używalności. Chociaż nie jest to łatwe. Nie jest, ale tak, ale dokładam wszelkich starań, przede wszystkim gdzieś układając brodę, poprawiając fryzurę, troszeczkę się poprawiając i starając się nie wyglądać na człowieka zmęczonego i przemęczonego. Dla ciebie samego... Tylko jedną rzecz tu dopowiem. Dla ciebie samego wyglądasz dobrze. Może nie idealnie, ale dobrze. To skoro, wystarczająco. To skoro tak, to dla społeczeństwa będę wyglądał olśniewająco, więc jestem przygotowany na to, żeby... Ale ten lekki obłęd w twoim wzroku, ty sam nie jesteś w stanie dostrzec. A ci, którzy z tobą będą rozmawiali, zapewne tak. Pociąg rusza do... To ja chciałam powiedzieć, że jakby przechodząc przez te drzwi, które zostały mi otwarte, zdaję sobie sprawę z tego, że na plecach mam przewieszoną strzelbę. Zofia, muszę się zapytać. Faktycznie. I to jest ten moment takiego zawahania na mojej twarzy. To nie tylko twojego, ale również portiera, który właśnie patrzy na ciebie. Ja się domyślam, tak. Natomiast faktycznie podchodzę, wiesz, po takiej chwileczce dosłownie z wątpienia. Podchodzę po prostu do recepcji. Która się tam znajduje, do kuchni. Ważny jakiś oficer. Tak, poproszę o 4 pokoje, a jednocześnie nazwisko. To tak jak taka porcelanowa lalka. To tak, odwraca tak się młody mężczyzna, pęka, patrzy na ciebie. Nie, pod wpływem... Dzień dobry. Oczywiście, tak, nie ma najmniejszego problemu. W chwili obecnej 4 pokoje, tak? To jeden z oficjeli ambasady. Oczywiście. Czy mają być obok siebie na tym samym piętrze? Rozumiem. Oby jak najbliżej. Bywam w Warszawie. Nieraz. Dobrze, proszę tutaj dokumenty, osoba podaje ci i przyglądasz się tobie. Ty natomiast, ty będąc trochę z tyłu, wy rozmawiając, dostrzegasz ty słyszysz rozmowę dwóch osób. Jeden z głosów jest ci bardzo znajomy. Męski, mocny, pewny siebie. Nazywali go, co po niektórzy, Adamem Zawiszą.
Był to pseudonim. Marszałek no, tak Fosz mówił, że ma poparcie... Edward Rydz Śmigły. Mhm. Prężnie idący mężczyzna w mundurze, z wzrokiem, który przeszywa okolice. Obok niego natomiast starszy człowiek o siwych włosach, zaciągniętych do tyłu, w surducie. Rydz dość głośno mówi, jakby nie zważał na okolice. Nie wiem więcej. Faktycznie to jest dobry pomysł. Ja mogę co najwyżej namalować. I myślę, że moglibyśmy tak zrobić. Poczekaj, mój drogi, ja jeszcze tylko i wyłącznie oddam klucz i będziemy mogli udać się do kawiarenki. Mamy ruszać. I gdyby Konstanty widział moją twarz, która w tej chwili jest zwrócona do... Ja niestety nie widzę. Pracują na tym, żeby wszyscy najważniejsi spotkali się w kąpien i podpisali ten cholerny akt. Minę. Żeby ta wojna taką... się skończyła. Na moment moja twarz po prostu stężała. Nie wiem, co o tym sądzisz. W niesamowitym napięciu. Po czym gdzieś pojawił się taki wystudiowany uśmiech, który rzadko kiedy w ogóle gości na twarzy Amelii. I odwraca się wręcz z aktorskim przejęciem. Ja nie wiem, co się w polityce dzieje. Edwardzie! Nie w polityce, ja też nie spodziewałam się, że się tu spotkamy. Ja ponieważ rozglądam się przez dłuższą chwilę, staram się gdzieś tam zobaczyć, co się dzieje wokoło, widząc, mam wrażenie, i tutaj jakby nie wiem, bo mam wrażenie w pewnej chwili właśnie, że Amelia w momencie, kiedy słyszy głos, zaczyna się spinać. I jakby widzę tylko tył jej pleców, tak, ale widzę napięcie barków i widzę wyprostowanie, więc wkładam rękę do kieszeni surduta, żeby gdzie mam rewolwer i jakby dyskretnie trzymając tę rękę, podchodzę z wystudiowanym uśmiechem, robię krok do przodu w jej stronę, na wypadek, żeby być w pełnej gotowości, drugą ręką przygładzając brodę. Wyciągam rękę do pocałunku. Wszystko dobrze będzie i... Kiedy ty wyciągasz dłoń, wy natomiast rozmawiacie. Całuję ją w dłoń. Czy możemy... Gazety, ale come on! To właśnie tak wyrwany nagle za gazety dostrzegasz ją, kiedy wyciąga dłoń, opuszczasz ją w dół gazetę i patrzysz na mężczyznę wysokiego, dobrze zbudowanego, przystojnego, w wojskowym mundurze, wyższego stopnia. W mundurze sprawdzam pagony, reszta mnie nie obchodzi. Wystarczy nazwisko. Rydz Śmigły. On bierze twą dłoń i dżentelmeńsko całuje, a chwilę później, stojąc prosto, rozluźnia się na moment. Ona i trzyma tą gazetę którąś ręką, bo mi by wypadła. Lafayette. To jest... Aha, i ty mówisz o tym kom. Tak, tak. Ty w ogóle nie słyszysz jej. Ona coś mówi, ale ja nie widzę jej reakcję, puszczam broń, wyciągam rękę, ustawiam się troszeczkę bokiem. I... Ja robię dokładnie odwrotnie. No doprawdy. Zaskakujesz mnie, moja droga, spotkać cię tutaj, w Warszawie. No tak. Jak cholernie ciężko jest zrobić oficerski krok. Ruszam w tamtym kierunku. Wybacz, to zaskakujące. Rozumiem. Wybrałam się z przyjaciółmi, pozwól, że przedstawię oto Konstanty Granicki. Właśnie chciałem zaproponować, tak, miło mi bardzo. Bardzo miło jest zobaczyć żołnierza tak bardzo dumnego z tego, co się właściwie dokonało, prawda? Staję między nim a nią, żeby jakby być w miarę blisko, zostawiam ją z tą gazetą, bo chcę ja wymianę. Niech czyta, może coś znajdzie. Ja nachylam się do Amelii dyskretnie, mówię, dokończając swój przygotowany ówcześnie żart, więc strasznie dumnego jak na człowieka, który rozbił całą Europę, jak oni wszyscy. No to tak, pozwól... Dużo no czasem oddaję honory, bo... To on też stanął za sobą. A to zawsze mi imponowało, te podskoki. Cudowna, fantastyczna. On też to zrobił, tak spojrzał na ciebie i spiorunował wzrokiem. Podporucznik Stanisław Radziewicz. Bardzo mi miło. Kąpień to Rydz znaczy... I tak wchodzisz, tak? Do mnie. Pokaż mi proszę, ja spojrzę. Kurier pozwól, tak. Pozwól. Mówię o tym pociągu. To jest moja pracownica Zofia Strykówna.
zajmowała się pod naszym okiem restauracją Wawelu. Malarią. A ja już zupełnie bez zainteresowania oficera przeglądam gazetę. Co jej we Francji? Mój mózg przedawia, co jej się stało, że zaczyna mówić o ludziach moja pracownica, Akademia Sztuk Pięknych na Sorbonie. Tak, to dość ważne. Pięknie. Tak. Panienko. Naprawdę. Co w takim razie takie grono sprowadza tutaj? Cóż, tak. Roger, poczekaj. Naszło nas na Roger Lafayette? Znacie się? Roger, podejdź. Jakby to jest wzrok, który... To jest taki kot, który teraz wiesz, taka akrobacja pumy, kiedy rzeczywiście dystyngowany ja i naprawdę porządnie ubrany mężczyzna mniej więcej około 50 lat. Ale naprawdę bardzo dobrze wyglądający. Składam gazetę tak ostentacyjnie, jak tylko mogę to zrobić. Po prostu klasa francuska wyższa. Czy ona powiedziała do generała tutaj? Oczywiście. Moja droga, poznajcie się. Czy ty przy generału Gędzu zachowujesz się jak uczniak? I tak też. Miejcie moja głowa przetwarza, twarz nic nie robi, ale głowa przetwarza. Zastanówcie się nad życiem. Francuz podchodzi. Nie miałem okazji. Również całuje twą dłoń, witając się. Później podchodzi do ciebie. Policzki są różowe, też, niczy po prostu serce pluszowe. Sofie Cwikówna, ona bardzo długo spędziła czasu w Paryżu. A i przełącza się Roger na francuski. Doprawdy, mademoiselle, rękę. Wielka przyjemność panią panienkę poznać. Roger, przestań pitolić. I po francusku oczywiście, żeby nie rozumieli. Chyba, że ona ach, rozumiem, że się spotkaliście już wcześniej. Viva la France! Co tu się dzieje? Nie, myślałem, po żeby... mojej rozmowie z nią o Dodgerze jakby. Monsieur Branicki, pokaż dokumenty. Ale po co? Czyli... Przepraszam bardzo, ale nikt nie będzie tutaj legitymował mojej... Roger miał dostać coś, czego pewnie nie ma, sądząc po tym, że tu jeszcze jest. Czy możemy nie stać na ulicy? Widać, że on się robi lekko czerwony. Może gabinet bibliotekarza. Z tyłu odzywa się ryc... Może w takim razie faktycznie... Usiądźmy. Przepraszam, Dominik, tak? Dominiku, zaranżuj nam pokój tutaj z boku, przy kawiarence. Za 5 minut Kostek, będziemy tam, dobrze? Dokumenty ze sobą? Już. I tak też po chwili, po 5 minutach zostajecie zabrani do małego pomieszczenia. Tak, mam wszystkie dokumenty, które są nam potrzebne. Siadacie przy stoliku kawiarnianym. Odpowiadam czystym niemieckim. Zasłonięci. Edwardzie, wybacz, być może... tę obcesowość naszego zachowania. Natomiast chowając resztę, prawda jest taka, że przybywamy tutaj trochę w nerwach i pewnym kłopocie. Wydaje się, że nie macie tego, czego chcieliście mieć. Co przestań mówić zagadkami. Co zagadkami? Zdaje się, że nie oficerze macie tego, Lafayette? Czego chcecie mieć. To pismo ewidentnie mówi o... Dwóch mężczyzn siedzi tak wmurowanych, lekko tak patrzy na nas. Ty to pisałeś, prawda? Roger spogląda. Czy ktoś od ciebie miałeś przejąć to, co jest tu napisane? Nie żyje ten, co miał ci to dostarczyć. Moja droga. Szanowni państwo. Posłuchajcie mnie. Przejdę na polski, będzie chyba łatwiej dla wszystkich, tak? Szanowni państwo, doprawdy chcę powiedzieć, że sprawa jest, jakby to ująć... Trudna. Myślę, że dla wszystkich lepiej będzie, jeżeli państwo w takim wypadku sobie odpoczną w hotelu europejskim. Ja opłacę państwa pokój, dla państwa wygody. Nie jest to w żadnym wypadku z mojej strony. Tak, właśnie dlatego przylecieliśmy tutaj balonem i męczyliśmy się ze wszystkim z Krakowa, żeby w tej chwili przenocować sobie w hotelu w Warszawie. No doprawdy, proszę. Generała, jaką on ma minę. Wiesz, że generał siedzi z boku i rzuć w takim wypadku, żeby wyczuć jego pobudki. Na to, co mówi. Dokładnie. Dobrze, tak. Ja myślę, że... Ja już wiem. Psychologię, wiesz już. Co? Psychologia? Znaczy, właściwie panie, to jest, to wiesz, nic nie wiem. Nie, ale... Czy ja też mogę? Możesz to... Tak, możesz. Spostrzegawczość, tak? Psychologia, ja mogę nie. Mogę przeforsować? Spostrzegawczość, owszem. Psychologicznie zero.
psychologię u żołnierz. No, lepiej 7. Ale i. To ty zastanawiasz się? Wasz wzrok się spotyka, ty przyglądasz się, ty siedzisz również z boku, poirytowany już faktem jego reakcji. A ty zauważasz, jak z tyłu ryc coraz bardziej staje się sztywny, zdenerwowany. Znasz jego odruch bardzo dobrze. Kiedy zaczyna palcami uderzać o stół, jest świadectwem tego, że jest na granicy poczytalności, może to złe słowo, ale wybuchu. Natomiast nasz drogi Roger... Zacznijmy, drodzy państwo, sprawa, nie wiem jakim cudem dotarła do was i dlaczego wy przybyliście do tego miejsca. Ależ my z chęcią opowiemy. Co? Kto nie żyje? Patrzę na panie... Jesteśmy w jakimś gabinecie? Tak? Jesteście w wyznaczonej części zamkniętej kawiarenki należącej do hotelu europejskiego. Tak, jest tam barek. Musi być. Podchodzę, wyciągam szklanki, rozlewam trunek, który znalazłam. Jak poprosił wyraźnie ryc śmigły, nie ma nikogo poza wami. Kawiarenka została odcięta. Dlatego to robię i pierwszą szklankę, którą stawiam przed nim. To jedyne, co udało nam się z Krakowa dowieść. On był tam. Był i miał pismo. I ty miałeś to przejąć. I to może od początku, przepraszam. Edwardzie, może jednak... bo to jest absurdalne w tej chwili. Więc może zaczniemy od początku. Oui, tak. I po chwili, znaczy, co jest, odzywa się ryc. Absurdalne. Psia krew! Przejdźmy do konkretów, ja nie będę tutaj w taki sposób rozmawiał. Ja widzę, że coś się stało i nie mam bladego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Ale nikt pana nie pyta, my rozmawiamy tutaj z... Jak się nazywa ten? Lafayette. Roger. Tak, z Rogerem rozmawiamy w tej chwili. I bardzo bym prosił, jednak mimo wszystko, jak wspomniałem wcześniej, czas był... Spoglądam na niego, bo prosi się o... Widać, że Amelia nerwowo poprawiła włosy. Ale to jest ten moment, kiedy dostrzegasz, mimo wysokiej pozycji dowódcy, to Rycki się opanowuje i mimo tych słów i obelgi tak naprawdę w pewnym stopniu... Celowej? Celowej? W pewnym stopniu? Tak, prawda? Zostaje uspokojony dłonią przez... Rogera. Mhm. I widać, że to coś spowodowało, a właściwie fakt tego, że tu jesteście, iż odpuszcza sobie. Duże oczy lekko. Co jest znaczące. I to bardzo. Ja rozdaję szklaneczki wszystkim. Aha. I siadam koło Edwarda. On widzi, że zaciska dłoń na swoim udzie i naprawdę zamyka się w sobie. Znasz ten odruch. Widziałaś go raz w takim stanie. Tak się rozeszliście. Natomiast sam Roger... Dobrze. Co się stało? Znaleźliśmy go w kryptach. Od początku, proszę cię. Co od początku? Mówię od początku. Znaleźliśmy go w kryptach. On miał przynieść coś tobie, czego chyba nie zdołał przynieść. Co? Zofia, opanuj się. Sytuacja nie mamy czasu, Suworow tu jest. Nieważne. Sofii, kładę jej rękę na ramię. Sytuacja wygląda w ten sposób. Próbuję uspokoić troszeczkę. Ostatniego wieczoru wraz z moim małżonkiem urządziliśmy kolację na Bawelu z okazji tego, że kończy mi własne restauracje. Wiem o tym. Na kolacji był zarówno Suworow, jak i... Ten delegat z Rosji. Jak i... Przepraszam. Współpracowałeś z nim, pamiętasz. Suworow nie mógł być wczoraj na kolacji, ponieważ widzieliśmy go wieczorem. No, a my go widzieliśmy u siebie. W związku z był czym... Był na pokładzie. Tak. Panowie, sytuacja wygląda w ten sposób. Właśnie, Staszku, bo ty chyba będziesz wiedział najlepiej, jak to opisać. Ten list, cokolwiek nie mówiłby konkretnego, panowie rozumieją dokładniej niż my. Przypuszczam, że są to sprawy wagi państwowej, patrząc na to, z kim mamy przyjemność. Państwowej. Tak.
Chorze, że to miało trafić. Dobrze, nie nam rozstrzygać i zastanawiać się nad tym, co mogło się zdarzyć. Doszło niewątpliwie do być może zabicia attaché tureckiego na Wawelu. Tego możemy być pewni. I to możemy wam przekazać. Jego. Stąd mamy to pismo. Chcielibyśmy wiedzieć więcej. To... Podążyliśmy tutaj jak najszybciej jest to możliwe, gdyż liczyliśmy, że tu będą osoby, którym można to przekazać. Lepszych osób niż... Lepszych porwano osób mojego niż męża wy, Amelio. Znajdzie się, oni żyją, ja jestem tego pewna. Jestem tego świadoma, oni na pewno żyją, zarówno Anna, jak i Adolf. Jesteśmy musimy po... tylko ich odnaleźć. Do trudnej i długiej nocy. Dobrze. Próbując dotrzeć tutaj. Dlaczego, więc nikt, nie jeśli, dlaczego nikt nie wspomniał o tym, że na Wawelu użyto gazu jednego z tych słynnych wojennych gazów? Spoglądam na Konstantego, jeśli pozwolicie. Informacje do nas jeszcze nie dotarły tego, co się wydarzyło. Mieliśmy faktycznie, powiem otwarcie. Miałem się dzisiaj spotkać z Hakanem. Miał przywieźć mi buławę Jana III Sobieskiego. Co już zapewne wiecie. Nie, o, Hakan nie ma, tu nie zniknęła. Buławę. Nie dotrze tu nigdy. Nie, jeżeli został zamordowany, najistotniejsze jest to, kto tego dokonał i mówicie, że... Dobrze to usłyszałem? Wspominacie Suworowa, który kręcę był... Kręcę głową. Nie, słucham? Zdecydowanie nie był to. Dałeś mu te dokumenty, czy nie? Ożer, proszę cię. Posłuchajcie, chyba nie ma on czasu. On tu jest, ma spotkanie czy z Jednogniemką. Możemy... Suworow jest tutaj i ma pokój na najwyższym piętrze. Znakomicie. Świetnej ziemy tam? Dobrze, to pozostaje jeszcze jedno najważniejsze pytanie. Dlaczego ta buława jest tak ważna, że ktoś za nią ginie? Mówiłeś o legendzie. Postek. Nie chcę słuchać teraz legend, nie rozmawiamy o legendach. Stanisław się ze mną zgodzi, prawda? Patrzę na nich, jak oni zareagowali na słowo legenda, bo albo stąd wyjdę już, albo jednak poczekam moment. Nie rozmawiajmy, tak. Nie rozmawiajmy o legendach, wyjdę dowiedzmy już, się dlaczego naprawdę. To, kiedy powiedział to słowo, obaj patrzą w jego kierunku. Roger. Ja podchodzę do niego, łapię. Utrzymuję spojrzenie. Panie Konstanty, czas na nas. Tak, robię to. Łapię go za rękę i patrzę w jego kierunku, w stronę on Rożera. Odrywa wzrok, kiedy Roger spogląda na ciebie. Rok osobisty? Na zasadzie, co tu się, kurczę, dzieje? Rzuć. No ja nie wyciągam. Czekaj. Bo nie... Trochę się boję. Niektóre osoby szanują. Wyszło. Wyszło, wyszło. Nie, nie, to kwestia respektu i lęku. Buława była potrzebna, ponieważ otrzymaliśmy informacje dotyczące ugrupowania o nazwie Tule. Uznawani są za... Naprawdę? Na ziemiach polskich? Tak. Nie pamiętasz seansów? Mówili o tym, że powstają w Niemczech tacy seanse. Ludzie, Tule. Seanse. Jeden dzisiaj otrzymaliśmy mieliśmy... informacje, że chcieli zdobyć buławę. Wysłaliśmy czym prędzej człowieka odpowiedniego, który miał ją zabrać. Twoją legendę, Kostek? Nie mam pojęcia, czy są w stanie jej jakkolwiek użyć. Szkoda, że się nie zgodzi. Widać wszyscy, że jeżdżą w legendę, niech mówi, że Stanisława, nie są w stanie. Znaczy, ja to mówię tak, że taki właśnie Edward prawdopodobnie słyszy. Szkoda, że się nie zgłosiliście do nas. Widzisz wzrok, który patrzy, Edward, dokąd zmierza nasz kraj. Nachyla się nad tobą i tylko ty słyszysz słowa Edwarda. Może byłoby lepiej, gdybyście nie wiedzieli. Ale on się odsuwa i jego wzrok jest zupełnie inny. Tego wzroku nie znasz i nie jesteś w stanie odczytać jego emocji. Natomiast Roger wstaje. Co tu się dzieje? Myślę, że istotne jest to, co ten rosyjski człowiek robi na górze. To nie jest. To powinniśmy sprawdzić i powinniśmy spojrzeć mu prosto w oczy i zobaczyć, czy jest to człowiek, z którym rozmawialiśmy wczoraj. Czy on i jest, to rozwiąże wszystkie on nasze on jest tam, a nie coś, co go przypomina. Przypominam ci o sytuacji czy na Wawelu, możemy tak? On tam nie był. Nie doprowadzać do paniki. Spoglądam na
Lafayette. Głównie dwóch mężczyzn. Dlatego Roger jest bardziej poruszony, natomiast Edward mierzy to wszystko wzrokiem. Poszedł tam pierwszy. Poczekajmy. Spróbujmy pilnować pana Suworowa, skoro wiemy, gdzie się znajduje. My potrzebujemy przynajmniej chwili, aby się odświeżyć i móc jasno myśleć. Jesteśmy po całej nocy bardzo trudnych przejść, panowie. Panie! Nie mamy na co czekać. Też uważam, że nie mamy na co czekać. Po co tu jesteś? Drodzy Państwo. Jeżeli on jest i jeżeli rzeczywiście jest zdrajcą, trzeba to sprawdzić, tak? Ja drogę. Jeżeli ma tę buławę, to znaczy, że musimy ją przejąć. Zosia. Jeżeli... Co? Przestań. Zofia. Jak tu dotarliśmy? Twoim balonem. Ile balonów mijaliśmy po drodze? To nie jednym. Jak wiele osób mogło tu dotrzeć w tym samym czasie? A to nie, nawet nie o to chodzi. Ależ doskonale. Suworów tu nawet, jest. Nawet nie o to chodzi, nawet jeżeli widzieliśmy, co widzieliśmy, tak? Widzieliśmy, co widzieliśmy. Ale to nie o to panowie, chodzi. Panowie, przepraszam, jak mówiłem, zmęczeni jesteśmy. Może wojskowi zadecydują nocą o tym, co robić podróżą, w obronie naszego kraju, a nie ty. Wojskowi nie jesteście, wierzą w to, co się dzieje. To wy jesteście... Edward. ...władni podjąć odpowiednie decyzje. Odzywa się z boku. Ja nie mam zamiaru czekać w takiej sytuacji. Drodzy Państwo, moja droga, w takim wypadku, jak powiedziałem, odpocznijcie. My w takim razie zajmiemy się całą sprawą. No nie, nie. Roger. Nie. Ma rację. Wstaję. A co mogłeś innego powiedzieć? To jest wzrok w stronę Rogera. Mhm. My wiemy, co tu się dzieje. Przejęliśmy? Odrobinkę dokumenty. Za późno Zofia. Na to. Potrzebujemy chwili. On wie... Co to jest ta buława? Tak, on wie! On oczywiście. Wie! Kostek wie, co to jest buława. Jego rodzina była z tym związana. Znaczy, że jest w stanie jakkolwiek powiedzieć na ten temat coś więcej niż my, niż wy. Mogę? Jeśli ktoś możemy. Słucha. Jeżeli, drogi panie, posiadasz wiedzę, jesteś w stanie pomóc. Ja nie wiem tak naprawdę, czy ja wiem cokolwiek, czego wy nie wiecie, dlaczego... Nagle ta buława stała się tak dla wszystkich ważna. Bardzo uwiarygodnia to historia z mojej rodziny. Bardzo. Wbrew temu, co mówi mój kolega. I kiedy tak rozmawiacie, widzicie, że oni jednak patrzą bardzo mocno na czas. Siedzimy w zamknięciu. Roger wyciągnął zegarek, schował go pod... Suworow był na Wawelu i jest teraz tutaj. Jakim cudem on się przedostał w ciągu... Dobrze, zrobię coś. Paru godzin? Niemożliwe. Zrobię to jest. Coś, jest czego na górze. Nigdy chodźmy nie. Tam. Czego, na co nigdy normalnie bym się nie zdecydował i to samego mnie zaskakuje, ale generale, decydujcie. Niech oni zdecydują. Ale nie zostawiajcie nas za dużo. Jego, jej mąż został porwany, jego żona została. Decydujcie, porwana. Ale nie każcie nam zostawać stoi tutaj. Stoi za tym. Jeżeli chcecie pomóc, w takim wypadku my nie będziemy czekali. Trzeba przepytać go czym prędzej, ponieważ ta osoba może uciec. Chodźmy. Nie zdążę teraz wezwać ludzi. Masz nas. Edward otwiera drzwi. Mamy dowody przede wszystkim. I przepuszcza Rogera. Ty masz te listy, masz to wszystko. Patrzę po was. Nie ma panowie. Ja wychodzę. Nie lepiej dowiedzieć się, czego on tu szuka. Uciec może tylko jedną drogą. Chodźmy wszyscy. Patrzę. Kiedy mówisz te słowa, nagle z ulicy... Słychać krzyk.